Zapraszam Cię na stronę PiratesLab, gdzie w bardzo prosty sposób możesz kupować, wymieniać i sprzedawać swoje skiny. Na stronie dostępne są również konkursy, gdzie po spełnieniu kilku prostych wymagań masz szansę zdobyć skiny całkowicie za darmo. Możesz również wykonać specjalne zadania, dzięki którym możesz zdobyć darmowy balans na stronie. Z kodem promocyjnym Croxy otrzymasz aż 35% bonusu do doładowania. Link w opisie. Witam serdecznie, dzisiaj wracamy sobie na Casehaga i odbieramy sobie nagrodę tutaj za free z naszego oczywiście cashbacku AWP Desert Hydra. No śliczna AWP, więc ją sobie oczywiście biorę i sprzedaję, żeby na dalszą pęk oczywiście było. Cashback oczywiście zdobywamy grając na stronie, otwierając skrzynki, grając case battle, więc super sprawa. Również możemy nabijać level grając na stronie i za level możemy sobie odbierać te piękne nagrody daily. Możesz codziennie otwierać te skrzynki i sobie, że tak powiem, fajnie tutaj jeszcze ekwipunek pomnażać. Otworzymy sobie tą skrzynkę. Challenger, mamy rękawiczki. No takie rękawiczki, dajmy na to, no codziennie mogłyby mi lecieć, tak? No nie narzekałbym wtedy, ale no właśnie, mamy 15 koła łącznie, więc ja bym tutaj jakąś bitewkę 2x2 może zarzucił. Ktoś napisał ostatnio komentarz, że chciałby zobaczyć bitewkę 2x2, więc no spełnię tutaj twoją prośbę, widzu kochany, i wrzucimy tutaj tą skrzyneczkę w sztukach 3, do tego tortuga 2 razy, glovesy raz, niech będzie counter snut, no i tutaj jeszcze na koniec niech będzie snurtis 6400. Koszt tej bitwy, bierzemy oczywiście 2x2 i bierzemy city site, więc zobaczmy, wrzucamy raz, wrzucamy 2 i 3 boty. No i zobaczmy, 8 skrzynek przed nami, pierwsze otwarcie, no tak, no, lipnie trochę. Chociaż czekaj, ten The Empress 750 zł kosztuje, no trochę tutaj mój teammate zimpował, 300 zł zaledwie, to jest bardzo w ogóle słabo. Bloki po 100 zł, ale zobacz to, co się dzieje, 3200 spada flip knife, fate. No jak zobaczyłem, że tutaj autotronik leci good knife, no to już trochę tak, wiesz, no trochę, no smutno się zrobiło, tak, ale potem zobaczymy tego flipa, no i jeszcze tu spada z tortugi, zobacz, Ursus Doppler, 2 koła, no i wygrywamy tą bitwę, no naprawdę, chociaż przewaga nie jest aż tak duża, czekaj, 2500, nie no, co mi tu leci, to ja nie mam pytań, a bo tu P90 za 1600 poleciało, ojej, będzie mocne, 2200, no tutaj, ej, jeszcze tutaj Lightning Strike'a dostaliśmy, dobra, ostatnia skrzynia, wow, powiem tak, no, to jest bitwa konkretna, nie? Po 17 koła, zobacz, takiego butterfly'a dostaliśmy, ja dostałem i tutaj mój oczywiście teammate, no fantastycznie, naprawdę nam poszło na tej bitwie. Sprzedajmy sobie te skiny i chodźmy jeszcze tutaj na jakieś skrynecki. Generalnie, kurczę, strasznie ostatnio choruję, nie wiem o co chodzi, naprawdę, od końcówki wakacji jestem chory i nie mogę się wylecieć, tak, no naprawdę, aktualnie tak marzę, żeby być zdrowy, że to jest naprawdę niepojęte. No nawet taki butterfly mi tego nie wynagrodzi, stary. Od 2 dni, stary, jakąś w ogóle gorączkę dostaję, w ogóle, no umieralnie generalnie jest, tak? Więc możecie mi życzyć oczywiście zdrówka w komentarzu. 7300, patrzmy dalej. 7400, taki średnia ma mocna, jeszcze raz tutaj zakręćmy. 9 koła, no powiem tak, no tutaj niestety za dużo tracimy na tej skrzynce nitra, więc no ja bym poszedł jeszcze tutaj na batelkę, na koniec. 21 koła, no sporo. Ale nie można przesadzać, tak? Żeby nie wyjść, że tak powiem, z minusem. Trzeba grać odpowiedzialnie, tak? Sushi must. 5 sztuk. Do tego niech będzie Golden Dragon w sztukach 2. No i dorzućmy Casehoga, co? Jeszcze jednego. 15 koła. Taka bitwa na 2 osoby. Jak ją wygramy, jesteśmy w domu i naprawdę super profitem wychodzimy. Zobacz, pierwsze otwarcie, Sushi Master. 9 skrzynek, w tym właśnie 5 Sushi Master, potem Golden Dragon i Casehog. Więc zobaczmy, bo poker się wylosował, pierwsze otwarcie takie mech, drugie również mech. No przypomnę, że skrzynka kosztuje 1400, więc tu ciut więcej chyba oczekujemy od takiej skrzynki. No Wild Lily przeleciało, taka NP9, stary, wyobraź sobie, 5-7 koła, nie? W najgorszym stanie, to jest w ogóle XD. No tutaj niestety mój oponent, no rozpierdziela mnie, co tak? 2 koła przewagi, o, no ten bajonet dobrze robi dla nas, tak, ale zobaczmy, jeszcze 4 skrzynki, no jest to do skombekowania, tak, zobacz, 1200 i w tym momencie chyba przewagę nawet delikatną mamy, no niestety nie, 300 zł straty mamy tutaj po survivalu, no i skrzynki Casehog, te, od których zależy najwięcej, pierwsze otwarcie, zaczynamy dobrze, 1600, no mogło być lepiej, no i ostatnia skrzynia, strata to jest, stary, 40 zł i wydaje mi się, że to mamy chyba, co? Mamy to, chyba mamy, mamy to! 18 koła, dziękuję bardzo serdecznie, takie piękne skill na osiągnięcie grać.